Szczęść Boże, witam serdecznie. W roku 1854 papież Pius IX ogłosił uroczyście dogmat o niepokalanym poczęciu. Napisał: ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Papież Pius IX dodał, że wszyscy wierni powinni w nią, w tę prawdę, wytrwale i bez wahania wierzyć. Dlatego też, kto się z nią nie utożsamia lub podtrzymuje przeciwną jej opinię, ulega rozbiciu w wierze i odłącza się od Kościoła katolickiego. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.